Ale zanim nastąpi osłonięcie, to jeszcze odliczymy! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Zajmujcie wyrozwa! Znowu logo! A to miło z oklady! To jest nowe, obowiązujące logo Anwilu Włocławek. Wykonawcą logo jest firma Gutenberg Design, która ma w swojej kolekcji m.in. logotyp Eurobasketu 2009. Logo jest wykonane według najnowocześniejszych standardów sztuki i nawiązuje... Rofi, gdzie jesteś? Czyż nie jest podobny? To jest Rofi i tu jest Rofi. Nawiązuje to logo do naszego Rottweilera. A ten Rottweiler, to wszyscy pamiętamy, skąd się wziął. To były słowa trenera Eugeniusza Kijowskiego, który powiedział swego czasu, że Anwil rzucił się na nich jak Rottweiler. Moi drodzy, czas najwyższy zacząć prezentację koszykarzy Anwilu Włocławek. Oczywiście nie można zapomnieć o tych, których dzisiaj tutaj nie ma. W tym momencie nasza reprezentacja narodowa rozgrywa spotkanie eliminacyjne do Mistrzostw Europy. Gramy w Łodzi, no i tam właśnie jest nasz trener, Igor Bryszczuk! On jest przecież trenerem kadry, a z nim cały sztab włocławskiej drużyny. Krzysztof Szablowski, Robert Jabłoński, masażysta, no i oczywiście także nasz zawodnik, czyli Dardan Berisha. Jego też wam dzisiaj tutaj nie zaprezentujemy, ale już teraz zapraszamy na scenę człowieka, który związany jest z Włocławkiem od wielu lat. Zaczynał w Rudzie Śląskiej, ale teraz jego drugim domem jest Włocławek. Kapitan Anwilu, Andrzej Pluta! I wielkie brawa dla Andrzeja! Nie będę mu wypominał wieku, bo jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Andrzej Pluta, już teraz! Wojtek Klawas! Silny skrzydłowy, 20 lat. We Włocławku od kilku sezonów, ale teraz dopiero tak naprawdę wchodzi do pierwszej drużyny. W Polsce, kiedy pojawił się po raz pierwszy, trafił do Ostrowa Wielkopolskiego, do Stali Ostrów Wielkopolski. Tam był najlepiej rzucającym zawodnikiem, podobnie zresztą jak w zeszłym sezonie w Anwilu Włocławek. Nikola Jovanović! Jest Nikola i życzymy Nikoli, aby także w tym sezonie zdobywał tak dużo punktów, jak w roku ubiegłym. Ma 19 lat, przed nim cała koszykarska przyszłość. Kamil Maciejewski. To także młody narybek Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki. Witamy Kamila. To jest dopiero Włoszak. 17 lat i przed nim naprawdę wielka kariera. Michał Pietrzak, zapraszamy na scenę. Bardzo gorąco. Robert Skibniewski! Jest nowy nabytek Anwilu Włocławek. Od tego sezonu bronił będzie barw Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki. Bartek Wołoszyn! Tak jak wspominałem, nie ma Igora Griszczuka. W najnowszych strojach, w tych strojach występować będą w sezonie 2010-2011. To są stroje oczywiście firmy Adidas, a drużyna Anwilu jest jedyną drużyną koszykarską w Polsce, która nosi stroje Adidasa. No właśnie, będą sobie te fotki wieszać na ścianie. Drużyna Anwil Włocławek. Oczywiście nie ma wśród nich Pola Minera i Daniela Cagliari, którzy dotrą do Włocławka, ale jeszcze odpoczywają, nabierają sił przed nowym sezonem.